Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu wtorkowej sesji. Poświęć kilka minut i zaraz dowiesz się, co się ciekawego wydarzyło na rynku światowym, jak wygląda oczywiście sytuacja na rynku krypto i tradycyjnie zerkniemy na polską giełdę. Koronawirus zbiera swoje żniwo, tak więc tutaj zaraz zobaczymy, czy dziś również mamy kontynuację tego typu sytuacji, czy być może jakiś odwrót, no ale to zaraz oczywiście się o tym przekonamy. Padło ciekawe pytanie tutaj przez MW zadane odnośnie tego, żebym się odniósł na dzisiejszym omówieniu do tej sytuacji z koronawirusem przy takich spadkach. Ale tak w sumie dało mi to do myślenia, że może nie będę przedłużał tego materiału, tylko po prostu wrzucę osobny materiał tylko i wyłącznie o tym. Tak więc będzie takie szybkie moje przemyślenia na temat tego, co uważam odnośnie koronawirusa i tego, co się dzieje na rynkach teraz. Tak więc wypowiem się tym, nagranie wrzucę albo w nocy, albo wcześnie rano. Tak więc tam będziemy mogli podyskutować. A tutaj po prostu nie będę rozdrabniał tej tematyki, tylko skupię się na podsumowaniu sesji. Tak więc zanim do niej przejdę, oczywiście na portalu, jak już czytasz komentarze, bo pamiętam, że zachęcam cię tutaj do komentowania, no to ja na Big Shorcie jestem, ja OTSW. Wynik z kontynuacją dzisiejszych spadków 89%, tak więc oczywiście zobaczymy, co tam się ciekawego będzie działo. No ale okej, nie o tym temat, tak więc jedziemy z tym przeglądem, bo myślę, że wszyscy są ciekawi, a w komentarzu każdy da upust temu, co myśli na temat tej sytuacji i jak to będzie wyglądać według niego, bo to jest najważniejsze miejsce, żebyśmy prowadzili tam rozmowy, dyskusje i wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Tak jak widzimy, dzisiaj DAX kontynuuje spadki, pomimo tego, że sesja rozpoczęła się dosyć ciekawie i to nawet panowie próbowali to wyciągać, tak jakby już chcieli odbijać, niestety przełamali te wsparcie 12 800, 17 punktów w tym momencie i nadal cisną w dół. Tak więc DAX dzisiaj w osłabieniu. Stany, które niedawno wystartowały 3194 punkty, również w osłabieniu. Tak więc pytanie, czy będą tak naprawdę zmierzać tutaj do tych poziomów wsparcia, tak więc już są niedaleko i z tego momentu będzie jakaś odwrotka, czy gdzieś w innym miejscu, tak więc no zobaczymy. Na pewno ta luka już teraz jest w moim odczuciu potwierdzona, że będzie silnym oporem do tego, żeby ją przełamać, tak więc tutaj trzeba będzie mieć rękę na pulsie, tak więc Stany w odwrocie, również Nasdaq w odwrocie, analogiczna sytuacja, również zobaczymy, czy tutaj to wsparcie wytrzyma 8982 punkty w tym momencie, tak więc no sytuacja robi się dosyć nieciekawa, aż jestem ciekawy, jak tam metale. Dzisiaj srebro również w odwrocie, $18,35 za uncję. Tak więc, pomimo tego, że giełdy mocno dołują, to srebro na dole, złoto jest wyciągane, ale również widzimy, że było dosyć mocno dzisiaj tutaj mocna rozgrywka, $1,656 za uncję w tym momencie za złocie. No i panowie cisną do góry. Tak więc, kto rozgrywał jeszcze shorty z rana, to jeszcze mógł skeszować zysk. Na srebrze jeszcze miał na to szansę, żeby zamknąć tą pozycję. No a na złocie już jest ona wyciągana. Jeżeli chodzi o waluty, to frank 4,5 groszy, tak więc cały czas frank mocno ciśnie do góry, złotówka nam się osłabia. Jeżeli chodzi o euro, również ciśnie do góry, 4,29 w tym momencie, tak jak widzimy, jeżeli chodzi o zobaczymy, czy przełamią w ogóle te miejsca oporowe, bo to też może być dosyć ciekawe miejsce na kolejną półkę dla euro. Jeżeli chodzi o dolara, no to dolar w tym momencie w wycofaniu 3,96. Tak więc zobaczymy, co tutaj się również wydarzy. Tak więc widzimy dosyć dużą niestabilność na rynku walutowym. Metali też mamy taką niepewność, jak również w indeksach światowych. Tak więc zerknijmy, jak na to reaguje w ogóle rynek krypto. Jak on się w ogóle zachowuje tutaj, czy robi sobie coś z tego, czy absolutnie go to nie dotyczy. Jeżeli chodzi o indeks strachu 44, tak więc tutaj tego strachu inwestorów nie ma na rynku kryptowalut. Dominacja Bitcoina 63,5, tak więc powoli rośnie. Bitcoin kosztuje $9,415 i 3%, tak więc to cyfrowe złoto, jak to Bitcoin jest nazywane, też nie reaguje w dosyć mocny sposób w postaci jakichś pików wzrostowych. Wręcz mamy sytuację taką jak na pozostałych rynkach, 6% na Ethereum, w dół 5 na XRP, Bitcoin Cash, jak również Bitcoin SV grubo ponad 5 czy 6%. Tak więc widzimy, że te spadki Binance Coin 8%, tak więc no, są dosyć dynamiczne.
Tezos 11%, zobaczymy na skrajności. Rośnie tylko Lucky Chain 9,56 i potem zobacz, że rośnie tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, w tym tylko jedna na znacznym plusie, reszta ledwo ponad zero, tak więc nawet rynek krypto, ta topowa setka jest w odwrocie. Tak więc inwestorzy nawet na tych cyfrowych walutach się po prostu boją. Jeżeli chodzi o maksymalne spadki, to dzisiaj Algorand 15% w dół, Kiber 14%, Siakoń 14, 12, NEM. Tak więc to są te topowe spadki. Tych dwucyfrowych, jak widzimy, jest sporo. Jest naprawdę sporo, tak więc no, sytuacja na rynku krypto jest nadal nieciekawa. Jeżeli chodzi o rynek giełdowy, bo na pewno wszyscy na to czekają, jak również i ja. Tak więc zerknijmy sobie pierw na spółki, których dotyczą nasze spotkania i umówienia tygodniowe. Już powiększamy. Zerknijmy na gaming. Co tutaj się dzieje? Tylko Bloober pokazał względny spokój, tak to można nazwać, bo urósł 1%. Jeżeli chodzi o Dragueus i H-Games, delikatnie ponad 0,8 na plusie i reszta na minusie. W tym najwięcej zerknijmy sobie, co traci. Najwięcej zrzutki mamy na Juju 16%, tak więc to jest bolesna zrzutka. 7 Level 13%, Moonlight 12, 11 One More, 10 Sonka. Tak więc to są te najmocniejsze dzisiaj spadki. Jeżeli chodzi o wynik indeksu, to dzisiaj traci ponad 4,40 na minusie, 21 904, czyli dzisiaj zdecydowanie shortowanie tego kontraktu. Jeżeli ktoś rozgrywa oczywiście Big Games, to można było dzisiaj na nim naprawdę dosyć ciekawie zarobić. Jeżeli chodzi o CD Projekt, to dzisiaj spadł ponad 4% i wykręcił naprawdę kosmiczny obrót, 191 milionów, przepraszam, tak więc kosmiczny obrót, tak więc stopy dzisiaj bardzo mocno pękały, widać, że zgarniali tutaj panowie te poziomy, tak więc 11bit, potem mamy 21 milionów, 1,5% na minusie, Playway ponad 8,5% na minusie, 18 milionów 900 obrotu, 14 milionów 800, TS Games, Farm 51, 2 miliony przebite, CA Games, Bankesto, Foreveren, Bankesto, Juju, One More, Bankesto, ponad banie, C Games i Bloober, tak więc no widzimy, że te obroty na gamingu są znaczne. Pewnie wynika oczywiście to też z tego, że stop lossy, które były pozakładane przez inwestorów, po prostu pękały jeden po drugim i ten obrót był przez to też mocno generowany, tak więc tak to wygląda na chwilę obecną. Tak więc kto dzisiaj rozgrywał shorty, no to niech się pochwali oczywiście w komentarzu, jak mu to wyszło. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj tylko BNP na zielono, 29 setnych zaledwie, wszystkie inne są na minusie, najmocniej traci mBank 7%, Millennium 5%, ING 4,23, Getin 3,92, 3,85, Santander 3,65, Alior, tak więc to są te, które najmocniej traciły w obrotach. Jeżeli chodzi o sam indeks, to stracił on 3%, 6277 punktów. PKO BP 115 milionów wykręciło, SA 55 milionów, 23 miliony, Santander, Alior 16. Tak więc to są obroty, jeżeli chodzi o WIG banki. Jeżeli chodzi o branżę OZE, która również nie oparła się dzisiejszym spadkom, PEP delikatnie 68 na plusie, tylko się utrzymał. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Biomas tutaj urwał ponad 14% i to jest bolesny spadek na pewno. Sunex 9,48, 01 Cybaton 9,34, 8% na Kolumbusie, tak więc no, Foton 7%, tak więc ta sytuacja, widzimy bardzo mocne spustoszenie w portfelach inwestorów uczyniła. Kolumbus, jeżeli chodzi o obroty, liderem 2,5 miliona, 1,5 bankiem ML System, 01 Cybaton, bankę 400, banka Novavis. Jeżeli chodzi o spółki drogie pod względem ceny za jedną akcję, GR Media 19% do góry, Żywiec 2% do góry, bez zmian Benefit, a na minusie najmocniej Creepy Jar 7,45, 7% mBank, LPP 3,56 czy 3% Wawel. Jeżeli chodzi o obroty, to LPP 31 milionów, 21 milionów 11bit, 7,5 miliona mBank, Kęty i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc tak wyglądają te spółki najdroższe. Jeżeli chodzi o indeksy, to Wikleki dzisiaj na plusie 3,5%, shorty cały czas oczywiście w grze i na plusie nieznaczny info, budownictwo i nieruchomości praktycznie, jak widzimy, zero, czyli bez zmian utrzymałem swój poziom. Jeżeli chodzi za to o największe spadki na indeksach,
To tutaj, jak widzimy, WIG Media ponad 5%, WIG Games 4,43, odzież 4,18 czy chemia 3,60. Jeżeli chodzi o indeks WIG 20, 1945 punktów, 2,76, tak więc magiczna bariera 2000 punktów pękła. No i leci indeks teraz w dół. Jeżeli chodzi o MWIG 40, to mamy tutaj spadek ponad 1,87 na minusie 3834 punkty. Jeżeli chodzi o SWIG 80, to SWIG 80 praktycznie bez zmian, zaledwie 0,04 na minusie 12499 punktów. Jeżeli chodzi o WIG 20, zerknijmy w szczegółach, co tam ciekawego się dzieje w tym indeksie. Tak więc już tutaj sobie patrzymy na WIG 20 w szczegółach, żeby nam objawił to, co się dzisiaj wydarzyło, i tylko play na względnym plusie 0,5% i wszystko inne świeci się, tak jak widzisz, na czerwono. W tym najmocniej traci mBank, CCC 6,91, PGNiG 4,73, Tauron 4,28 czy CD Projekt 4%. No mnie cieszy pogłębienie spadków w tym przypadku na JSW. Wiem, że wielu inwestorów jest zapakowane akurat w longi, czego akurat nie rozumiem w tym przypadku, no ale okej, współczuję. Ja, dla mnie każdy poziom jest na minusie okej, tak więc no nie będę tutaj niestety obiektywny, sorry, ale skoro siedzę w szorcie, no to zależy mi na tym, żeby JSW zleciało. Target ustawiłem na 10, pytanie, czy dojdzie. Jeżeli chodzi o obroty, to liderem WIG-u 20 jest CD Projekt, 191 milionów, 115 milionów PKO BP, prawie 98,5 miliona PKN Orlen, KGH 78 milionów, tak więc to są te największe obroty, pozostałe, tak jak widzisz, tak więc no, w większości również na pewno stopy popękały. Jeżeli chodzi o WIG, MWIG 40, to tutaj już sobie powiększamy. MWIG 40, Mabion rośnie nam prawie 8%, Budimex 3,5%, prawie CN Pharma 3,25, LiveChat 2,77, na plusie nieznacznym Boryszew, Orbis i BNP. Bez zmian Kernel, Intercars i Benefit. A na minusie już sobie zerkniemy, kto najmocniej dzisiaj na MWIG-u 40 tracił. Playway 8,5%, CA Games 6,20, Wirtualna 5,97, TS Games 5,90, Millennium 5,14, Bogdanka 5%. Tak więc to są te najmocniejsze dzisiaj spadki. Jeżeli chodzi o obroty w NWIG-u, to dzisiaj 11bit 21 milionów, przebił 18, prawie 19 milionów Playway, TS Games 14, prawie 900, jeżeli chodzi o obroty. Pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc grubo większość naprawdę dużych, ciekawych obrotów. Jeżeli chodzi teraz o SWIG 80, indeks małych spółek, sobie zerknijmy, co tutaj ciekawego się w tym indeksie oczywiście wydarzyło. Tak więc już tutaj patrzymy. Asseco SE, piękne wyniki, tak więc ładny wzrost pomimo tej negatywnej otoczki, 9% do góry. Gratuluję wszystkim posiadaczom. Newag bardzo ładnie urósł, prawie 7%. LMP Grupa 5,77, Altus 5,26, R22 4,38, TIM 3,69 i to są ci rekordziści, jeżeli chodzi o wzrosty. No to jest dzielenie na SWIG 80, zresztą widzieliśmy, że indeks praktycznie bez zmian jest sporo, a na minusie te spółki, które dzisiaj najwięcej traciły, to Rainbow, czyli turystyka, leci nam w dół 10%, Azbis 9%, Rafako 7%, Agora 6%, Cognor 5,98%, 5,94%, Enter 5,60%. Tak więc to są te minusy, które tutaj w tym momencie obserwujemy. Jeżeli chodzi o teraz obroty na SWIG 80, to tutaj liderami jest Azbis 3 miliony 700, Alumetal 1,5 miliona, Rainbow 1 300, Enter, Bańkę 100, ponad Bańkę, Torpo i Neuka. Tak więc tak wyglądają obroty na SWIG 80. Tak sobie myślę, że jeszcze jak będę nagrywał ten materiał odnośnie koronawirusa i chcecie znać moje zdanie, macie pytania odnośnie tego, to wrzućcie w komentarzu, to też zbiorę sobie kilka pytań i od razu się do nich ustosunkuję, robiąc to nagranie. Jeżeli chodzi o indeks z New Connectu, tak więc wszystkie dzisiaj spółki groszowe, zobaczmy, czy wilkowie z Wall Street zarobili, czy też nie. Tech 39% do góry, pięknie. Fintech 28%. Potem następne spółki.
po kilkanaście procent. Poszukajmy większego obrotu, który nam się od razu rzuci w oczy. Tak więc nie ma dzisiaj jakoś zbyt dużo dwucyfrowych stóp zwrotu. Tak więc, no, tak jak obserwujemy teraz, po kilka procent też obrotów, nie ma jakichś takich spektakularnych, które od razu by nam się rzucały w oczy. Za to zobaczmy, co dzisiaj było wyprzedawane przez inwestorów na New Connectie. Najwięcej traci Imagis, 40%. Potem mamy BlueTag Tax 30, 27 MCPL, 25 Cambridge, Inogen 23, IDH 23, Geotherm 21. Tak więc, no, widzimy, że również na niewielkich obrotach, tutaj mamy Juju, większe obroty, tutaj następna spółka gamingowa, One More. Tak więc widzimy, że inwestorzy tutaj wystraszeni oddają te akcje. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o New Connect. No i zerknijmy sobie jeszcze na indeks szeroki. Zobaczmy, co tutaj na indeksie szerokim słychać, jak się zachowywała cała giełda, cały przekrój. Zobaczmy, co tutaj dobrego się wydarzyło. I oczywiście na końcu, jak to zawsze bywa, guys, statystyk. A obroty dzisiaj, no pewnie dzięki również pękaniu stopów, ponad miliard złotych, 123 miliony 665 tysięcy 821 złotych. Transakcji zawarto 135 tysięcy 362. Harper liderem na zamknięciu 35%. Potem mamy WInvest. Tutaj jest na zamknięciu 28%, Mercator 18,75%, Atlantis 10% i potem Thermorex 9,78%, czy pozostałe spółki, tak jak widzisz. Tak więc, no, mamy też spółki, które dosyć silnie w tym otoczeniu rynkowym się zachowują, tak więc myślę, że warto gdzieś tutaj poświęcić im chwilkę uwagi, już na spokojnie przeanalizować, czy aby nie warto tutaj pogłębić swoich analiz i ewentualnie zerknąć pod jakimś innym kątem na te spółki. A za to, jeżeli chodzi o spadki, to Call Energy 37 w dół, Talanx 11, 11 również Sidvano, Euko 11, 10 Izolacja, Rainbow 10 i 10 Energo Instant. Tak więc to są te spółki, które najmocniej dzisiaj traciły. Jeszcze Ci przewinę, żebyś miał też więcej spółek, żebyś mógł zobaczyć, co tutaj się ciekawego dzieje. Tak więc tak to w tym momencie wygląda, jak widać. Tak więc zapraszam już na to nagranie drugie odnośnie już koronawirusa i odnośnie tego, co tak naprawdę mi się wydaje, co na ten temat myślę. Jeżeli masz jakieś pytania do tego, bo chcesz się też wypowiedzieć, to również mogę przytoczyć Twoją wypowiedź podczas tego nagrania, tak więc zachęcam Cię do pozostawiania komentarzy pod tym nagraniem. Nagranie pokaże się najprawdopodobniej wczesnym rankiem, no chyba że w nocy, ale wątpię, czy ogarnę to czasowo, ale myślę, że wczesnym rankiem już jak najbardziej tak. Tak więc przed sesją będziesz już miał informację, co ja na ten temat myślę, i zobaczymy tak naprawdę, co nam przyniesie kolejna sesja, bo sytuacja robi się dosyć ciekawa i myślę, że na pewno warto gdzieś teraz w tym tygodniu w ogóle obserwować, co się dzieje na rynku i tutaj na pewno nie być obojętnym na to wszystko, co się wokół niego dzieje. Pomimo wszystko tradycyjnie oczywiście trzymam kciuki za Twoje wyniki, trzymam kciuki za jak najmniejsze straty, trzymam kciuki za stalowe nerwy i oczywiście, żeby naprawdę podejść do wszystkiego z rozsądkiem, na spokojnie, żeby nie dać się ponieść się emocjom, bo emocje są najgorszym doradcą, szczególnie na rynku, i musisz to mieć oczywiście na uwadze, dokonując jakichkolwiek transakcji, swoich przemyśleń, analiz, bo tutaj one mogą zapędzić Cię w kozi róg, a właśnie o to nie chodzi. Tak więc przede wszystkim z trzeźwym umysłem i z takim spokojem oceń to wszystko, co się na rynku dzieje, i poszukaj swojej szansy na rynku, bo ona na pewno jest i na Ciebie czeka. Tak więc trzymaj się, do usłyszenia, hej!